Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farmers Life, moi drodzy. Tak jest, jedziemy. Jedziemy. Co ja mam? A karabin mam, 5 kilo on waży, o kurde. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, a mianowicie jedziemy dalej na wyścig. Wyścig z tym oto paniebnym panem. Pano byczku. Dobra, stój. Ja wsiadam do traktora, bo ja mam dzisiaj haniebny plan, moi drodzy. Więc jedziemy do PGR-a. Jedziemy do PGR-a. Tylko najpierw się pozbędziemy tak, wełny i jajek. Wełny i jajek. Dobry. Naubusan kami ng pera para sa totoong boses. Bo ja sobie wymyśliłem jedną fajną rzecz. Dobra, pogadajmy jeszcze. Naubusan kami ng pera para sa totoong boses. Można się z nią ścigać. Powinien pozwolić co najwyżej, że zatraciłem szyku i na furmankę. Może z nią byśmy się jeszcze pościgali, co? A gdzie twój zamczyk? Aha, na furmankę, czyli muszę konia mieć. Konia nie mam, dobra. Ale za to mam byka. Ale za to mam byka, ale dobra. Byk bykiem. Ale my musimy tu zrobić małe oszustwo. Małe oszustwo. Nie ten... Kurde, nie w tę stronę. No dobra, to zrobimy tak. Ej, byczku, weno tam. Tak staniemy, o. O tak staniemy sobie, może nie... O. Jak się rozpędzi, to przypieprzy mi w traktor, może go nie rozwali. Może. Ale zobaczymy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Dobra, ścigajmy się chłopie, znowu 250, to już kurde będę... Jak to przegram, to już będzie tragedia, nie? No zobaczymy, czy mój... Czy mój haniebny plan się uda? Dobra, stoi. Zablokowany jest. Zablokowany, cześć. Bywaj zdrów. Prawie, następny będzie lepiej. Aha, to trzeba shiftem tutaj popędzić. No, za późno. Jak on tam stoi? Stoi. No, prawie. Prawie. O, udało się, trafiłem. I moi drodzy, wygraliśmy wyścig, proszę bardzo. Wyciężyłeś z Antkiem. Grałem 5 pajek wygrałem. Co wygrałem? 5 pajek wygrałem. Coś jeszcze wygrałem. A, i 2T wygrałem. A, i kapelusz wygrałem. No i dobra, ale mamy... Mamy to, moi drodzy. Mamy zadanie ukończone. Zadanie ukończone, z czego się bardzo cieszę. Więc będziemy mogli iść do naszej tej handzi. Zobaczyć co ona tam od nas będzie jeszcze dalej chciała. A, czekaj, jeszcze miałem tego tutaj udobruchać. Bo to ten chyba... Szorokoro. Zajaramy. Mamy fajki, to będziemy jarać szorokoro ty. Dobra, dawaj, zajarajmy. Chłopie, zajarajmy. Ważne to, żeby palić. O nie, nie stawaj do walki. Nie, walczyć nie będę, bo oni mnie tu kurde będą chcieli. Później się jak ich pokonam, to będzie tragedia, nie? Dobra, patrzcie, ten już jest na maksa elegancko. A ten na czym się ściga? A, to na świni już jeździłem. Dobra, chodź byczku. Chodź byczku. To ja miałem iść do Anki zobaczyć, co ona tam właśnie. Dobra, ile my mamy kasy? 4294. Pogadajmy.
Odnajdź list od męża Mary. Czekaj, czekaj, czekaj. Oto. Ojciec Ani kocha swoje gospodarstwo. Nie, nie Ani. Tu ja robię, tu. Tak, to moja wina. Miałem przekazać Marysi list od jej umierającego na froncie męża. Niestety pamiętam tylko tyle, że była popijawa w bunkrze. List musi być właśnie w nim. Na pewno nie w tym na północ od mojej farmy, ani nie w tym obok Zalesia. Za dużo tam min. Nie wiem, czy to nie był sen, ale słyszałem chyba wtedy dzwon naszego kościoła. Tam jest jakiś bunkier. Muszę uzyskać ten list i oddać Marysi. Moi drodzy, ja mam ten list. Ja mam ten list. Ja mam ten list, autentycznie mam ten list. Dobra, to jak ja bym chciał tyle wziąć? 4200, to kurde, jak zabiorę dużo cukru, to mi na butelki nie starczy. Dobra, daj mi 30 cukru. Ja mam ten list, moi drodzy, mam. Chodź, byczku. Tak jest, my mamy ten list. Tylko teraz tak, brać ten ciągnik, czy nie brać go? Nie, no to... Weźmy go do, na farmę Kazimierza. Pewnie zaraz będzie bez paliwa. O, kolejną butelkę gotowa. O. O. Ja. Popie. Dobra, chodź tu, byczku. Chodź, byczku. Ciebie zaprowadzimy najpierw do dziury. Chodź, 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 chodź. Już nie będziesz wolny. Możesz iść sobie tu biegać, atakować krowy i te inne wynalazki, które tam chodzą. Którą mamy godzinę? 11:57, moi drodzy. Dobra, paliwko. Paliwko dla traktorka, a nawet dwa. O. Dobra, dolejemy. O, i tak, moi drodzy, tutaj będzie mój wjazd wyglądał. Miałem jeszcze to drzewo popitolić, ale to z czasem. O, szeroko. Nie wiem, czemu tu brakuje jednego tego przęsła, nie? O, tak by to ładnie wyglądało. Dobra, co my mamy tutaj? Tu mamy cukier, muszę zostawić, fajki muszę zostawić. I idziemy po ten list, bo ja wiem, że ten list mam. Bo znalazłem przecież w bunkrze jeden list. Ale najpierw zróbmy... Kurde, nie mam... O, poczekaj. E, jeszcze mamy czas, dobra, to jeszcze zdążymy to zrobić. Dobra, tu mamy teraz tak, tu to był list od męża Marii, proszę bardzo. Widzieliście? Wiedziałem, że to się kiedyś przyda, a jeszcze musimy iść tu. No właśnie. Tu. A jeszcze może tego piździonka sobie wezmę w razie czego. Bo mamy, moi drodzy, tak, Zofii mamy. Musimy Zofii ofiarować pierścionek. Dobra, Helenę też już mamy ogarniętą. Tak, tutaj, proszę bardzo. Jeszcze zostaje nam Anka, szkatułkę po ojcu i list od męża Marii. No i dobra, i my jesteśmy w sumie na jedzenie, na pici. Może bym jednak jeszcze zjadł coś. Położyj. Może bym od razu jej coś sprzedał, na przykład. O, trochę grzybów. Bym jej sprzedał. Co jeszcze bym jej sprzedał? Masła. Kurczaków ona nie je. Masła 20 kilo mógłbym jeszcze jej tu opitolić. A, jeszcze dycha. Dobra. O, 69,3. No i elegancko. Napijmy się i lećmy do tej Marii. Mam chyba wszystko, co powinienem mieć. A to chodziło o ten bunkier, moi drodzy. Ten bunkier, który... o którym nam powiedział Heniu. Jak dostał łomot. Tak, i tam było. Tam znalazłem ten list. No i dobra, Maryśka. Maryśka, apa, już dużo ważę? Aha, za dużo. Dobrze, Maryśka, najpierw pohandlujmy z tobą. Najpierw daj mi trochę kasy. O, już mamy dwa koła, no i elegancko. A teraz mogę ci coś powiedzieć. Mamy list. Jak miło cię widzieć. No właśnie.
Antek musi dać sobie spokój. Kurde, ona mnie tu... Gdzie to jest? Antek. Muszę sprawdzić, żeby szafę wygiął, odczepił się od Marysiu. Siu, ja raczej nie uda, bo to zawzięty typ, ale jest też rozsądny, więc może uda mi się go jakoś przekonać. No dobra, no to... Znowu do niego musimy lecieć. Kurde, tak będziemy chodzić od końca do końca. No ale dobra. Skoro mus to mus. A, tu. Skoro mus to mus. Gdzie on tu jest? Antek dziadu, moją przyszłą narzeczoną chcesz tu maltretować. Pogadamy. O właśnie. Przecież bierze, staram się o jej rękę. Dasz Marysi spokój, prezent, tabliczka. Dobra. Tak, zajmę się, ty, nie ma sprawy. Aha, to tylko tyle? Naprawdę, really? Piary pierścionek zaręczynowy, moi drodzy, dobra. Idziemy, ofiarujemy jej od razu pierścionek zaręczynowy, dlaczego by nie? Bo ja chcę ją chyba za żonę, nie? Chyba chcę ją za żonę, dlaczego chcę ją za żonę? Dlaczego? Dlatego, że ona uzupełnia wody, opłaca rachunki, zbiera jaj. Jajka doi krowy, czyści zwierzęta, strzyże owce i zbiera owoce z drzew i krzewów. Gnoju tylko nie zbiera. Ale to nic. Dobra, zobaczmy, czy przyjmie ode mnie piździonek. Ofiary piździonek. O, kurę dostałem. Zadanie wykonane. Zdobycie serce Marii. Moi drodzy, zobaczmy. Aha, czyli co, to wszystko? Kami ay tiyak na mapapahama. Ofiarowałem pierścionek. Dobra, i teraz będziemy mieli jeszcze tutaj. O kurde, do ślubu to jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć zadań, 12 zadań. Teraz pytanie. No dobra, ofiarowałem jej pierścionek, ale dobra, jak ofiarowałem, to ofiarowałem. To na razie ją zostawimy w spokoju. Najmniej na chwilę. Kupimy sobie parę butelek. Kurde, mgła idzie, no, nie lubię mgły. Bol. Opa, kury mam. Cztery kury mam. A ile drzewa kosztują? 670. O, kurde. Dobra, walim szybko jeszcze na farmę w takim oto wypadku. I jeszcze musimy tutaj na farmę Tekli lecieć. Farmę Tekli lecieć. Może bym kawę jeszcze strzelił sobie. Kawusia. Parzona kawa, o. Pyk, dobra, spożyte. Spożyte, kawusia jest. Co mogę tu stąd wyrzucić? Łopatę za butelki mogę wyrzucić. Tylko zaraz. Ile nam tu zostało? 3 godziny. Dobra, to butelki mogę wyrzucić. Kury mogę wyrzucić. O. Kury nam się ładnie tutaj, moi drodzy, mnożą. O. 4 kury, zawsze coś. Jedna czorna, jedna biała i jedna jakaś srokata. Ile ja mam kogutów? Tam jest jeden kogut, widzę. Koguty mi się nie mnożą. Wszystkie zdrowe, latają. O, tu jest chyba kogut drugi. Tak jest, tu jest kogut drugi. Co to? Tutaj właśnie zginęłem, jakże mi brakuje. Aha, czyli tu trzeba byłoby też jakieś ładne ogrodzenie zrobić, kwiatków nasadzić albo coś, żeby mnie tu kury nie latały, nie? Dobra, to my mamy. 15:28, w sumie jeszcze wcześnie. Teraz idziemy, moi drodzy. Ty, wkurzona, dalej jesteś? Kurde. Mogę jej dać fajka? Nie mogę. Mogę tylko z tobą zapalić. Masz się, zapal, podniesiemy ci. Chociaż trochę na duchu, może zacznie ze mną handlować, nie?
Albo może, nie wiem, bo nie mam więcej fajek. Mam jedną fajkę. Nie dam rady więcej palić. Ty nie chcesz dalej rady? Dobra, nie, to nie. Słuchajcie, musimy tutaj teraz ogarnąć sobie temat. O, leleń. Kurde. Jad mi zbiał. Ale go dojdziemy, może tak. Ty, ale ja szukałem pod kamieniami, a patrzcie. Co to? Tutaj jest coś zakopane, bo pata by się przydała. Ale jaja. Dobra, to olać tego jelenia. Ja szukałem tu po tych kamieniach wszystkich dookoła, a to zobaczcie. A to jest tu. Ale jaja. Dobrze, że mi leleń wskazał drogę, nie? Mamy szkatułkę, moi drodzy, mamy szkatułkę, ale jaja, no to tego to się nie spodziewałem, bo ze zdjęcia nie widać, że to jest pod drzewem jakimś, nie? Chociaż, jakie pokaż te zdjęcie, no nie, no bo zobaczcie, na zdjęciu widać więcej chałupy, czyli to bym bardziej stawiał, że to by było coś w ten deseń, nie? Ale jaja. No dobra, mamy to, super. Super, mamy to. To już jestem zadowolony. Czyli musimy odnaleźć szkatułkę i jej dostarczyć. Proszę bardzo. Hanka. Idziemy tobie oddać tą szkatułkę. Idziemy oddać tobie tą szkatułkę. Proszę ciebie, masz. Dobra, a tobie ile zostało? Jedno, dwa zadania jeszcze. No dobra, no to zobaczmy co. Przekonaj Stefana, by pomógł. Kto to jest Stefan? Bez Ani jej matce będzie dalej. Stefan, to któryś był tu. Teniu, dajemy się jeszcze dzisiaj? Naprawdę? O, zobaczcie. Heniek to słaby zawodnik, nie? Biały jeleń. Kurde, tam biały jeleń jest. Biały jeleń, dobra, dawaj Stefana, zabierz mu wszystko. Patrzcie, tam łazi biały leleń. Jakbym go tak... Gdzie on tu uciekł? Znienacka zaatakować. Trafimy. Dostał. Dostał biały leleń. Patrzcie, jaka dziura. Dawaj go. Ile ważymy? Jaki ładny biały. Wspaniały się białokaz był. No dobra. Ale my mieliśmy iść do Stefana, nie? Jest godzina 17:20. Mieliśmy iść do Stefana. Zapytacie, który to tam Stefan, bo już nie pamiętam. Czekaj, Stefan. Stefan to nie był w PGR-ze przypadkiem. Tu jest Filip, Jan. Teraz będę uciekać ode mnie? Chyba, że to ten jeszcze. Kurde, wiedziałem, za blisko strzelałem. No dobra, trudno. Czyli już tutaj dzisiaj nic nie zrobimy, no. Nie, to nie. Za blisko niego strzelałem. Znaczy, no. Co tu się stało? Kto mi to rozpierdzielił? Tu było tak ładnie posprzątane, nie? No, zawiecha, dobra, się odwiesiło się, dawaj 8 butelków, dawaj tutaj dwóch, dobra, idziemy moi drodzy, odpalamy dalej, zabieramy to wszystko, o, proszę bardzo. Niech to się nam tutaj robi. To wyrzucimy. Chleb na razie przełożymy. Szprycę musimy wyłożyć.
Dwie butelki, to się napije wody. No dobra. Która jest godzina? 18. 18. A butelki miałem wyłożyć, chłopie. O! Na to czekałem. Na to czekałem. Tu jeszcze mam dużo do sprzedania. Panie i panowie. Która jest godzina? 18. Jest dzwon. Kurde, jest dzwon i lata tu mi ten żołnierz. Dobra. Kolego, poczekaj. Lelenia wyrzucę. Dobra, dwójka. Gdzie on mi tu powie? Gdzieś tu powie. Zepnąłem w gówno? Jak mogłem? Czekaj, gdzie on tam jest? Dobra, biegnie za płotu jeszcze, okej. Po jeziorze, pod nie jeziora. Ciśnie, bo dobry jest. Prowadź, chłopie, prowadź. Co tym razem mi dzisiaj pokażesz? No, daleko będziemy biegli. A tu był niedźwiedź gdzieś. Chłopie mnie na niedźwiedzia tylko nie wysterował, bo to może być ciężko. Pierdziele. Pół świata trzeba biegać. A ja jeszcze jednego tego nie zrobiłem. Z chałupę. O, o. Jeszcze jednego czołgu nie znalazłem. O, tu. Co my tu mamy, moje dynie, czapkę. Dynie już znalazłem. Mam jedną dynię. Mam nawet dwie dynie. Tu już byłem. Okidoki. Okidoki, to my tu byliśmy, moi drodzy. No właśnie, daleko mam od farmy? Niedaleko chyba. Nie no, rzut berotem, to może się podejdziemy. Tu jest czołg jeszcze. Mamy łom? Mamy łom. Czy ja tu byłem w tym czołgu? To kamień czy niedźwiedź? Kamień. Ja tu byłem. Byłem, bo jest otwarty. Czekajcie, z tej strony chyba byłem we wszystkich czołgach. Jeden czołg jeszcze jest gdzieś... Gdzieś tu. O, tu chyba jeden jest. Można byłoby go skoczyć w sumie. Załatwić. Dobra, jak tam z kasą? 2700. Kasy mamy. Kasę mamy. Dobra, przez jeziorko. Nie, bo my w ogóle pójdziemy o tego, oskuwać tego białego lelenia przecież, nie? Tak jest. Idziemy go oskuwać. Dobra, tu w miarę to tu jest ogarnięte. Ta strona jest ogarnięta, pomalowana. Nie no, tu płotek też by się jakiś ładny przydał. To chyba tutaj też do tego wrócimy, nie? Ale co to się stało? Ale i jaja, widzieliście takie cuda? Co się stało? Co? Byk. Krowę zabieramy. Krowo. Ja! Co tu się stanęło się? Ale i jaja. Gówno nawet na tych, na dechach, nie? Masakra. Dobra, krowa. Krowa. Krowa i krowa. Mogę ciebie dojść? Nie mogę ciebie dojść, ale mogę dać ci czapkę. Masz. Masz. A, znalazłem czapkę, to masz. Dobra, mamy. Prowadzę trzy? Trzy prowadzę, dobra. Jakie tu osrańce, zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, jedna do dziury, druga do dziury. Trzecia do dziury. Elegancko, dobra, one sobie idą do... Kurde. O, w te gówno. Ale gówien tu nawalone. Wiesz, tu nie idzie normalnie funkcjonować, nie? Daj no, trochę tego, posprzątamy to może. Zobaczcie, co tu się stanęło się. Ja nie wiem, skąd oni... Takie osrańce.
też więcej nie włożę. Tu też więcej nie włożę. A tu tak, żeby w razie czego. Posprzątajmy to troszkę chociaż. Żeby mógł funkcjonować normalnie, bo tu widzicie, co tu się dzieje, nie? Tragedia. Do tego mogę dorzucić? Nie mogę. Tak to jest, grane. A dobra, olać to, olać system. Dawaj te widły. Nie, to nie. Ja miałem co innego w zanadrzu do zrobienia, więc tak zrobimy, moi drodzy. Mieliśmy... Ale jeszcze ja bym chciał zobaczyć, jak już dynię znaleźliśmy. Możemy ją postawić na stół. Możemy, tylko dlaczego ona w tą stronę się świeci? Ja bym chciał, żeby się świeciła w drugą stronę. O tu. Mogę ją na ścianę przyczepić? Na ścianę nie mogę. Ale to ładnie wygląda teraz, co? Tu wsadzimy sobie białego lelenia. A tak jakbym postawił? Żeby się świeciła. O! Ja, patrzcie, jaka rzeź. Dobra, dawaj tego lelenia. Oskurujmy dziada. Godzinę. O! Mamy głowę białego lelenia, czyli tak, tu czarne zdejmiemy, a wsadzimy tutaj białego lelenia. Tak może na równo. O! Biały leleń, leleń, niedźwiedź, biały dzik. Teraz czekaj, to jak tak, to jeszcze sarnę wyrzucimy, nie? O, sarnę tu może byśmy sobie... A wyżej mogę? Ja kurde, czy ja to później... Nie, bo ona mi tu na łeb mu zachodzi. Zachodzi mu na łeb, to tak trochę nie bardzo, ale jakbym tak dalej... Odsunął na przykład tu gdzieś. O, tu to ładnie by wyglądało, nie? Tylko trzeba będzie trochę to poprzesuwać bliżej tego, żeby tamten blas jeszcze. Ej, podoba mi się to. Nie? Czego mi brakuje? Lisa mi brakuje. Białego lisa, lisa. Białej sarny. I co jeszcze? Białego niedźwiedzia, nie? Ale dobra, olać to. Co my tu mamy? Fajki. Dobra, butelki będziemy potrzebować. To my sobie spożyjemy butelki. Dobra, która jest godzina? 21:30. Dobra, już się ganiać. Za nikim nie będziemy. O, czego ta kura siedzi tu? Czego ta siedzi kura tu? Ja mówię, że już nie ma miejsca dla nich. Tu pełne. Tu pełne. Tu jest jedno miejsce. Tu jest 2, 3. Co ty? Gdzieś polazło. Ej, zdechło mnie coś. Czorne mnie zdechło. No idź do dziury. Gdzieś jeszcze jakieś latają darmozjady? Nie. Dobra, poszła, poszła. Czyli tu mamy 2 miejsca, tu mamy 1 miejsce, to mamy 3 miejsca wolne. Nic więcej nie biega? Nie biega. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 miejsc jeszcze możemy zrobić. No to nie oszukujcie mnie. No dobra, kurak mi zdech, to niedobrze. To oprawimy kuraka jeszcze. Ale to fajnie wygląda. Patrzcie, jak te cienie się rzucają. Jo. Albo może sobie tu zrobimy całą ekipę leleni. Ja, podoba mi się to. Podoba mi się, podoba, 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 podoba. Dobra. Tuk, tuk, tuk.
to mam za dużo tych czasek. Miejscowy Wiedźmin. Kto jest miejscowo Wiedźmin? To jest dobre pytanie. Czy ja w ogóle tą czaszkę będę mógł gdziekolwiek ją wsiadać? Bo na razie mam tu jedną czaszkę, tu mamy drugą, a mam trochę tego, nie? Mam trochę tego, więc nie jest źle. Mogę jeszcze tu se pierdyknąć. O, proszę. Dynię mam drugą. Też tutaj, ona też mi przyświeca. Tu mi lampka przyświeca. Może tu dynię. Tu bym se pierdyknął zamiast. Natomiast tu, może tu na szapkę. O tak, tutaj. O. To bym zgasił. Ej, no i też ładnie odświetla, nie? Nie? Pewnie. Tu mi ładnie oświetla. Tu mamy, moi drodzy, też ładnie oświetlone. Kurniku teoretycznie. Jeszcze tutaj tak słabo trochę ze światłem jest. To tutaj byśmy sobie gdzieś tu światło postawili. O, bo tu już ładnie mi się świeci. Okej, dobra, tu mamy, czekajcie, mamy latarynkę. Może tu bym gdzieś tak na wejściu. Użyj. Kurde, nie użyj, tylko postaw. O. By była mi jedna na wejściu, a drugą. A drugą jakbym postawił tutaj. To by było. Kurde, nie potrzebuję elektryczności. Po co mi elektryczny? Zobaczcie, jak tu ładnie będę miał oświetlano całą stodołę w nocy, nie? Nie trzeba psuć, dobrze jest. Tylko potrzebuję jeszcze jednej lampy. Jeszcze jednej lampy. O. Ale tam na razie nie chodzę, to ją zabiorę. Dobra, moi drodzy, idziemy w 22, idziemy w drzemkę, nie ma co. Jest to nawet ładna noc, zobaczcie jakie kurde. Łysy jak świeci elegancko. Elegancko, łysy świeci elegancko, dobra. Wyrzućmy tak, mięsiwo wyrzućmy. Kuraki wyrzućmy. Butelki tu muszę mieć 8. To 6. Tego zabierzmy 2 miody. Łopata, łom, młotek. Nie wiem po co mi ten młotek. Teraz zobaczmy ile mi tutaj. Tu jest godzina. Tu jest 6. 7 godzin mogę iść w drzemkę. No i tak chyba zrobię. Teraz co my tu jeszcze mamy? Kapelusze mamy, jedną minę. Tu mamy skórę z niedźwiedzia, to już. Kurczę. Czekajcie. To mogę wyrzucić, bo to już jest załatwione. Stefana. Stefan był w PGR-ze, nie? Pajki. O, te pajki to jeszcze bym zabrał trochę. Najmniej 9. Niech będą. Łopata może mi się przydać. Tylko Stefana. Albo Stefan to jest, moi drodzy. Kolo. Dobra. Stefan może być kolesiem na targu, nie? Stefan może być kolesiem na targu. Dobra, to byśmy to tak ogarnęli. Dobra, 7 godzin, walim w drzemkę. 7 godzin. Walim w drzemkę. Butelki już się zrobiły. Już słyszałem, o, drugie się zrobiły. Elegancko. Pięknie, cudownie, po amerykańsku. Chodźmy po te butelki, pozbierajmy. No właśnie, od razu słychać, że to się tak robi. Pyk. Dobra, dobrze by było uzupełnić jeszcze to, niech się to robi przez 137 godzin. O. Dobra, wiadro mogę zostawić. Trzeba byłoby coś zeżryć.
Też nie wiem, czy to, która jest godzina w ogóle? 6:09. O kurde, śnieg spadł. Jasny gwint. Kury siedzą na grzędach, siedzą. Ciemno, jak nie powiem gdzie. A musimy lecieć do Stefana, ale Stefan dopiero od 7. Trochę słabo to wygląda, ale to nic, zjemy jajko. A nawet zjemy dwa, bo mamy tego. No i tak, co ja tutaj mogę zrobić, moi drodzy? Mogę przygotować na zimno, na przykład masło. Mogę pokroić sobie chleb. To by było chyba na tyle. Masło wyrzucimy, słoiki wyrzucimy, bo nie potrzebujemy. Chleb na razie wyrzucimy, bo nie potrzebujemy. Butelki wyrzucimy do skrzynki. Hop. Hop. Do skrzynki. 5 jajek będę mógł sprzedać na targu. W sumie. 5 jajek, 4 masła. Jajek, 4 masła. Okej. Okay. Jeszcze będę mógł tu... Kurde, trzeba zacząć... Ja chyba cydry robić. Chyba trzeba będzie cydry robić, nie? Jabłkowy. Jabłkowy i jabłkowy i jabłkowy. Godzina 57 się nie zrobi, kurczę, źle to zrobiłem, no ale dobra. Dobra. To by nie było. 2 godziny 23, dobra, 4 się zrobi. I walimy, moi drodzy, na targ w Zalesiu. Tom wy, Tom wy. To jest Anka, to jest Tomcio, o Tomcio. Tomcio, Tomcio, mam dla ciebie, o niedźwiadka, proszę bardzo, 350, trochę mało. A za skórę z niedźwiadka 700, no dobra, a za skórę z białego jelenia 1400, ja. O, to mi się podoba, dobra, to jest Tomcio, to był Filip. Filip, dobra, dla Filipa nic nie mam. A to? To jest Stefan, właśnie, pogadajmy. Czy zaopiekujesz się Teklą, gdy Ania nie będzie mogła? Ja. Prawda? Szybko poszło. Szybko poszło, Stefan. Stefan, ja od ciebie zabiorę dechy. Od ciebie zabiorę... Już więcej miejsca nie mam, 61 kilo, dobra, zaraz. Znowu choinka. O! Jest choinka, to od razu może księdza jeszcze zrobimy. Parara, pararo, pararo, pararo. Masz pararo. Ej, 5 miałaś wziąć. A masła? 4, no to się zgadza. Pararo, pararo. Motek, mam to, mam to, mam. Dobra, znajdziemy, moi drodzy, jeszcze ofiary pierścionek. I tak musimy iść do księdza. Mamy ile? 4000. Dobra. Mamy 4000, idźmy do księdza, moi drodzy. U księdza możemy kupić piździonek, ale oprócz piździonka możemy zrobić to zadanie z choinką. Zobaczymy, czy teraz się to uda. Jest klecha. O której ty? Tamte łone powstawały, a ten co? Co? Nie mówcie. Naprawdę? Ja, na dachu jest pudełko z tymi, z bombkami. Jasny gwint, dobra, to idziemy po drabinę. Idziemy po drabinę w takim razie. No tego to się nie spodziewałem, żeby pudełko było na dachu, nie? Gdzie jest mój klecha? Ołty też się jeszcze nie pojawił. O której? No tu na targu już z samego rana handlują. Od 7, to wiem. Nie wspinaj się, tylko weź drabinę, chłopie.
Wiem, że na targu od 7 robią. A te może od 8. No i zaraz zobaczymy. Ale i tak muszę za muszę se bombki wziąć, nie? Z dachu. Bez tego to ani rusz. Dobrze byłoby to ogarnąć w miarę szybko. Chcę zobaczyć, czy zadziałają te kurde, no bo już dwa zadania próbowałem zrobić i nic z tego nie wyszło, bo nie mogłem odpalić lampek. Dobra, ustał drabinę. Idziemy. Idziemy tu. Pudełko. Ja nie wiem, jakim cudem ten ksiądz tutaj, kurde. Jakim cudem ten ksiądz tutaj na dachu zgubił pudełko? Teraz mi to wytłumaczcie, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć takich rzeczy. Dobra. Jest klecha, stoi już, która jest 7.59, o 8 powinien być. A jest. Kędzu. Kurde, kopie. Czekaj, jak tu się ogarnąć? Tu. Od razu dekorujemy. Od razu, czekaj, ja to zrobię tak. Zdobyć serce Anki. Dobry, szczęść Boże. Czym mogę pomóc? Bardzo chciałbym, tak, no wiem, że chciałem. Rozświetlone święta, tak jest, no. Rozświetlone święta, no i dobra. Odnać paczkę z ozdobami, no. Ty, no, o ja się pośpieszyłem. Pośpieszyłem, bo już paczkę znalazłem. Udekorowałem pudełko. Ale jaja. Ale jaja. Dobra. Ja bym z tobą pogadał, chłopie. Kup. A to obrączki, a nie pierścionek zaręczynowy. Ej. To obrączki. Ej, to można tylko jeden być ten? Jeden pierścionek zaręczynowy tylko? Naprawdę? Kurde, ale patrz jak dałem ciała, bo paczkę już mam. Paczkę już mam zrobioną, no. I pośpieszyłem, to już zostało zrobione, no. No wiem, że zostało. Może się przeładuje jak się tabnę? Czy nie? No nie, no dobra, no to chyba mamy tyle po zadaniu. Peniu, jak tam? Żyjesz? Żyjesz. Zacier jabłkowy się zrobił, ja to i tak nie zdążę. Dobra, nieważne. Nieważne, ale my musimy butelki tutaj ogarnąć sobie i mogę cukier jeszcze od niej ogarnąć i mogę słoiki ogarnąć. Dobra, dawaj słoików też. Ha, nawet tego nie wcisnę. Ju, bo mam dechy, mam łom. Kurde, no dobra, trudno. Trudno, walim tu. Nie tak miało być. Kolejna butelka gotowa, to już wiem. Mam młotek? Mam młotek, dobra. Mam młotek, to moi drodzy, dokończymy budowę tutaj naszej naszego garażu takiego, ale tymczasowy. O, już więcej desek nie mam. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tu dorzucimy to, młotek trzeba iść naprawić. Zacier zdjąć. Co możemy zrobić jeszcze? Dobra, to się, tego znowu nie zrobię. Ofiary pierścionek zaręczynowy, ofiary pierścionek zaręczynowy i ofiary pierścionek zaręczynowy. No i tyle było. Jak już więcej pierścionków nie mam. Jak już więcej pierścionków nie mam, no to trudno. Jest 9 w sumie rano. W sumie rano, moi drodzy, w sumie rano. Czy ja dam rady tak się ścigać? To i z powrotem. Teraz, kurde, no teraz takie pytanie. Takie pytanie, 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 pytanie. Dobra, słuchajcie, to lecimy do PGR-u w takim oto wypadku. Idziemy pogadać z naszą
Znasz okubitu, kurde, mogłem jej coś sprzedać jeszcze. Jajka. 10 na obrączki trzeba zostawić, pamiętajcie. Hindi ako pupunta. Ja bym z tobą pogadał. I kochana, czy ty wyjdziesz za mnie? No i teraz mamy odwiedź sołtysa, odwiedź księdza Mateusza. Byłem tam, kurde. Kurde. Dobra, Anka się zgodziła teoretycznie. Moi drodzy. Janka, Maria, Maryśka. No co, co jeszcze? No wiem, że zadanie wykonane. No co oni mnie tu trują? To ta paczka zostanie znowu chyba na następny rok, ta paczka w takim razie. Przygotowania do ślubu. Musimy odwiedzić księdza. Nasz kapłan będzie z pewnością wiedział, czym trzeba się będzie zająć, zanim będzie mógł nam udzielić ślubu. A u sołtysa marzy mi się wesele, jakiego Zalesia jeszcze nie widziało. To znaczy takie, na którym żaden z gości nie ucierpi. Trzeba poprawić relacje z tymi, co mnie nie lubią, bo jeszcze gotowi się nie zjawić. Kurde. Niedobrze, moi drodzy. Niedobrze, niedobrze. Ale dobra, mamy tu, mamy co my mamy, to my mamy. Moi drodzy, ja se lecę na farmę. Może nie na farmę. Może do tartaku. Po drodze. Kupię sobie parę butelek, bo mi butelki są potrzebne. Dobra, 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 dobra. Te, dawaj te 20 butelek. Kupię sobie maksymalną ilość drewna. Czyli 51, bo już więcej nie mogę nawet wcisnąć. Dokończę budowę sobie tu. Dokończę budowę naszego podjazdu. Czemu czy ten płot tak będzie wisiał w powietrzu? To mnie tak trochę zastanawia. No ale dobra, niech sobie tam wisi, olać to. Jej młotek się popsuł. Ja. Dokończę sobie tu, no i trzeba będzie chyba... chyba trzeba będzie, co trzeba będzie? Trzeba będzie iść po... Dobra, ja z tym karabinem to tak może nie chce mi się latać. To może na razie wyrzucimy chwilowo. Pajki. Ej, no mam de... A, bo młotek się zepsuł. Ja mówię, kurde, zepsuło się. Dobra. Jak młotek się zepsuł, to potrzebujemy tak. Jednej sztuki złomu. Ze dwóch sztuk patyków. O! Teraz możemy naprawić młotek. Dobra, młotek naprawiony. Mam wiadro? Nie mam wiadra. Płotek naprawiony, to robimy tak. Dokończymy tamtą budowę. O, żeby to miało ręce i nogi. Żeby to tak zostało, jak sobie wyobrażam. O. Ej, deski się skończyły. I tak to tutaj będzie wyglądało. Tu tylko muszę, tak jak mówię, pozbyć się tego drzewa. Pociąć to drzewo. Pociąć to drzewo muszę i tu będzie moja hala sław na przyczepy, o. Może nie jest to jakoś tam pięknie i cudownie, ale tak sobie myśliłem i tak sobie to będzie. No i tak zrobimy, dobra. Dalej co my mamy do roboty? Dalej mamy obrządki, moi drodzy, więc ja się zajmę obrządkami w takim oto wypadku. Bo tu trochę tutaj czasu mi też na to zejdzie, żeby ostrzyć te owce, żeby podokładać wszystkiego i tak dalej. Więc cóż, myślę, że widzimy się w kolejnym dniu, czyli już w styczniu prawdopodobnie. Tak myślę, że tak by było chyba najlepszym zadaniem, nie? Tak jest. Dobra, moi drodzy, to trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. Hej, hej.